Cześć! Dzisiaj pokażę Wam trzy sposoby. Pokazałam dwa. Jeszcze raz. Cześć! Dzisiaj pokażę Wam trzy sposoby na spinanie grzywki. Każda dziewczyna, która kiedyś miała grzywkę, miała pewnie taki problem, jak ją spiąć w taki sposób, żeby nie wyglądać głupio, a jednocześnie, żeby ona nam nie przeszkadzała i nie wchodziła do oczu. Ja kilka lat temu też miałam grzywkę jeszcze taką problematyczną, że szła na skos i tu miałam bardzo krótkie włoski i jak tutaj już mi wchodziła na oczy, to tutaj dopiero gdzieś była dotąd. I próbowałam to spinać różnymi sposobami, wsówkami, spinkami, żabkami i tak dalej, ale to wyglądało tragicznie. I doszłam do takiego momentu, gdzie wynalazłam trzy takie podstawowe sposoby, które są szybkie i łatwe i wyglądają bardzo estetycznie i chciałabym się dzisiaj z Wami tym podzielić. Pierwszy sposób, to jest najprostszy, bierzemy grzywkę i zawijamy tutaj pod spód. Tak dobieramy i pod spód i zawijamy, może być ściśle, bo potem i tak to poluzujemy i tak dalej, wiadomo, jest mi teraz łatwiej, bo już moja grzywka jest zapuszczona, ale jak miałam bardzo krótką grzywkę, to tak samo mi wychodziło. Ok, teraz bierzemy włosy tutaj, te z tyłu, do przodu, bierzemy wsówkę. I nie wpinamy jej w ten sposób, tylko jak gdyby zakładamy do środka. O, w taki sposób. Najlepiej wpiąć dwie, wtedy będziemy miały pewność, że przez cały dzień to się będzie trzymać. I zakrywamy tymi włosami, które przerzuciłam do góry. Dzięki temu nie widać naszych spinek z tyłu. I teraz, tak jak mówiłam, luzujemy. Można jeszcze wziąć jedną spinkę. Również ją rozszerzyć i wpiąć tutaj, żeby było jeszcze bezpieczniej. O, coś takiego. To jest pierwszy sposób. Kolejny sposób jest bardzo podobny. Muszę to najpierw rozwalić. Bierzemy włosy właśnie po jednej stronie, najlepiej, żeby było. I dzielimy takie małe posemko na dwa. Przekręcamy i dobieramy. Przekręcamy wokół siebie i dobieramy. To jest taki, powiedzmy, dobierany twist. I to już możemy wokół własnej osi. Bierzemy tak samo tutaj te włosy do przodu i spinamy. Ok. Teraz troszeczkę poluzujemy. Mamy takiego dobieranego twista. I ostatni sposób, chyba najprostszy, a przynajmniej dla mnie, jest taki. Bierzemy włosy już bez przedziałka, bo ja akurat miałam taką grzywkę na skos i mi łatwiej było wszystko przerzucać na jedną stronę, ale jeżeli ktoś ma prostą grzywkę i chce ją zapuścić, to można wszystko zaczesać do tyłu. Tak. I tutaj bierzemy tą grzywkę. Po prostu robimy, powiedzmy, takiego irokeza. I spinamy.
po jednej stronie i po drugiej stronie. Tu akurat się nigdy nie przejmowałam tym, że widać mi wsówki. Jestem dosyć wysoka i rzadko kto jest w stanie zobaczyć mój czubek głowy. I to wygląda tak. Często też sobie tutaj spinałam jakąś opaską, to tak daje taki pin-upowy look. Mam nadzieję, że moje trzy sposoby na spinanie grzywki Wam się spodobały. Myślę, że nawet jak chodzicie rano do pracy, jakoś o 6 czy o 5 nawet, jesteście w stanie to powtórzyć i zrobić to. Wiem, jaka to jest katorga zapuszczanie grzywki i mam nadzieję, że to Wam jakoś pomoże. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!